Cześć, witajcie na kanale Kaczma TV. W dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób w programie graficznym GIMP, czyli w bezpłatnym oprogramowaniu, wprowadzić na zdjęciu efekt tilt czyli tak zwany efekt miniatury. Efekt miniatury charakteryzuje się tym, że pierwszy i tak naprawdę drugi plan, czyli pierwszy, drugi plan są rozmyte, natomiast to co jest po środku jest bardzo ostre, i patrzymy na to w taki sposób, jakbyśmy oglądali jakąś makietę, miniaturę. W zasadzie, wprowadzenie tego efektu wymaga od nas tylko i wyłącznie określenia punktu ostrości, a więc miejsca, w którym ta ostrość ma być największa, i płynne rozmazanie pozostałych elementów. Możemy takie zdjęcia oczywiście wprowadzać zarówno na panoramach miast przykładowo miast, bo przecież możemy to również wykonywać na innych obiektach, jak również na nieco bliższych e, obiektach, chociażby ulice e, Miasta, czy też konkretne obiekty na nich znajdujące się. To jest oczywiście przykład, tak. Mówię tutaj bardziej w kontekście latania dronem, tak żebyście też mogli zobaczyć e, czego spodziewać się, jakich fotografie wykonywać, aby dany efekt osiągnąć. Efekt T-shift jest tak naprawdę e, Wyciągany za pomocą obiektywów, a więc służą do tego specjalne obiektywy dla aparatów fotograficznych, które umożliwiają zawężenie tego elementu ostrości, tego fragmentu ostrości naszego zdjęcia do minimum. I osiągamy w ten sposób bardzo ładne, płynne, bardzo ładne, płynne rozmycie do góry na dół. Tudzież na boki, w zależności od tego, w jaki sposób to zdjęcie będzie zrobione. Ale dysponujemy w tej chwili dronem. Dron niestety no, nie posiada takiego obiektywu, aby można było tutaj w ogóle mówić o jakiejś głębi ostrości, więc zostajemy tak naprawdę w przenośni płaskie zdjęcie, gdzie ta ostrość jest praktycznie w każdym miejscu dokładnie taka sama. I musimy sobie taki efekt wprowadzić samodzielnie. Kto korzysta z płatnego oprogramowania, oczywiście może wpisać w Google czy w YouTube'a i znaleźć te poradniki. Ja Wam w tej chwili pokażę, w jaki sposób to zrobić na darmowym oprogramowaniu, a więc na gimpie. Pomijając fakt, że oczywiście w sekcji kolory możecie sobie poprawić swoje zdjęcie, czy też zmienić jego jasność, kontrast, zmienić balans kolorów, nasycenie tych kolorów, możecie również dostosować je za pomocą poziomów i krzywych do świetlenia tego zdjęcia chociażby. Natomiast my w tej chwili będziemy dodawać efekt Teal Shift, a więc będziemy chcieli stworzyć z naszego miasta miniaturę. Na zdjęciu widzimy akurat Szczecin widziany z drona. Nie pamiętam z jakiej to dokładnie wysokości, nie ma to znaczenia. Ważnym jest również, aby podchodząc do wykonywania takiej miniatury, pamiętać o tym, aby również zdjęcie zostało prawidłowo wykonane. A więc musi się znajdować na tym zdjęciu pierwszy plan, który tak jakby znajduje się bezpośrednio pod osobą fotografującą, i ten drugi plan, który pozostanie tłem dla elementu, który chcemy pozostawić ostry. A więc w tym przypadku będzie to środek kadru. Jeśli zdjęcie będzie zbyt pionowo wykonane w dół, no to automatycznie. Będziemy tak naprawdę no, mieli małe pole do popisu. Oczywiście jest to wykonalne, przy czym trzeba będzie się troszkę więcej pobawić z efektem rozmycia, tak żeby odpowiednio dopasować do kąta, pod jakim aparat fotografował obiekt, na którym chcemy ten efekt miniatury wprowadzić. Przejdźmy w takim razie do rzeczy. Mamy GIMP, mamy panoramę miasta. Chcielibyśmy sobie główną ulicę e, widoczną tutaj na środku zdjęcia wyostrzyć, resztę rozmazać, tworząc po prostu miniaturę gdzieś tam na brzeża, po którym poruszają się ludzie. Pierwszym krokiem do wprowadzenia efektu miniatury będzie utworzenie duplikatu naszej warstwy, a więc klikając prawym przyciskiem myszki w sekcji warstwy, prawy przycisk myszy, powiel warstwę. Warstwa zostało, została stworzona. Przechodzimy do sekcji filtry, rozmycie, rozmycie gaussa, rozmycie gaussa, promień rozmycia. Tutaj tak naprawdę będziecie musieli troszkę się pobawić. E, przyjmuje się, że te wartości powinny być mniej więcej na poziomie. 20 do 30 jednostek, natomiast dużo zależy też od zdjęcia, na którym ten efekt będziemy wprowadzali i tego, jak bardzo potrzebujemy to zdjęcie rozmyć. Tutaj, akurat, moja panorama nie jest do końca dobrym przykładem też dla tego zdjęcia, dlatego że mamy bardzo duży obszar zdjęcia, który będzie rozmazany i bardzo duży obszar zdjęcia na górze, też, który będzie rozmazany, a chcemy wyciągnąć tylko środek, więc de facto powinniśmy zacząć od bardzo wysokich wartości, na przykład 50, które rozmażą nam dół kadru i potem przejdziemy do łagodniejszego rozmycia w górę. Ale to jest tylko i wyłącznie przykład. Pozostawiam wam do zabawy i do opanowania, jak to będzie działało. Wybieramy 35, klikamy OK. Gim w tej chwili nam rozmaży to zdjęcie, bardzo ładnie to zrobił. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie prawym przyciskiem myszy na naszą utworzoną nową warstwę i dodanie maski warstwy białej bez przezroczystości. Maska została dodana, czego widzimy tutaj. I kolejnym krokiem będzie skorzystanie z opcji Gradient, czyli wypełnia zaznaczony obszar kolorem. Jeśli domyślnie klikniemy sobie w tą opcję dwukrotnie, powinniśmy już mieć skonfigurowany yy, układ, tak? a więc od Czarnego do białego, to jest bardzo ważne, i kształt w tym wypadku będzie to kształt dwuliniowy, dlatego że za jednym pociągnięciem chcemy, aby nam się ładnie rozmyło to, zarówno do góry, jak i w dół, a więc wybieramy sobie dwuliniowy. Krycie oczywiście zostawiamy na 100%. Ja mam przesunięte ze względu na to, że już wykonywałem takie zmiany wcześniej. No i przesunięcie. Przesunięcie jest czymś em, na wzór. Krawędzi odcięcia, tak? To się powinno tak nazywać, chyba bardziej odcięcie, a więc w momencie, kiedy mamy ostry środek i on płynnie przechodzi w to rozmyte, jak bardzo chcemy zobaczyć krawędź tego rozmycia? Za chwilę Wam to pokażę, jak działa. I teraz to, o czym warto pamiętać, kiedy mamy już ustawione wszystkie elementy tego gradientu, to zaczynamy, jeżeli chcemy na przykład sobie wyostrzyć od dołu, powiedzmy, nie wiem, tego drzewa, tak, czy, czy cokolwiek to jest już rozmazanego, do nabrzeża, do końcówki nabrzeża, powinniśmy tak naprawdę zacząć od środka, zaznaczając do końca nabrzeża. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że zaznaczając od środka, on również jednocześnie pójdzie w górę, wykonując to jakby odbicie lustrzane mojego gradientu. To nie działa na takiej zasadzie, że zaznaczam od drzewa do nabrzeża i on mi cały ten pasek wyostrza, tylko muszę zaznaczyć od połowy obszaru, w którym chcę zrobić to ostrzenie. I efekt taki, jak widzicie, tak to wygląda, kiedy zaznaczymy małe pole, no, a tak to wygląda na całym zdjęciu. Nie jest to zbyt fajne, więc zróbmy sobie teraz powtórkę i zaznaczmy nieco szerszy obszar. Jeśli chcemy, aby to było proste, to klikamy na klawiaturze przycisk Ctrl i oczywiście linia nam się wyrówna. I teraz mamy już to wykonane na szerszym polu, a więc mniej więcej z tego miejsca dotąd nam się ładnie wyostrzyło. I automatycznie z tego miejsca do góry też nam się ładnie wyostrzyło z delikatnym przejściem. A więc jak widzicie efekt miniatury jest już jako tako wprowadzony. Mówię może moje zdjęcie nie jest zbyt idealne do tego, aby podawać ten przykład, ale chodzi o to, ogólnie o to, w jaki sposób ten efekt tutaj wprowadzić. Zróbmy sobie jeszcze taki test. Pokażę Wam, jak to działa, kiedy to przesunięcie, odcięcie zmniejszymy. Jak widzicie, ta krawędź jest znacznie bardziej widoczna i automatycznie, jeśli ustawimy to w ten sposób, to również będzie bardziej widoczna krawędź, w której nam się odcina ostre od nieostrego. Tak? Proponuję dla początkujących użytkowników zaznaczyć to gdzieś w połowie. Chcemy tą uliczkę sobie wyostrzyć, kawałek rzeki, Ustawimy to w ten sposób i teoretycznie efekt miniatury został nałożony. Nie jest to idealny efekt miniatury. Powinniśmy tak naprawdę yy, no, troszkę się bawić jeszcze. No, zdecydowanie tak. Musimy uzyskać płynne przejście. Ale widzicie, tutaj dużo zależy też od tego, jaką ustawicie to rozmycie na samym początku, a więc kiedy przejdziecie w sekcji filtry rozmycie i to rozmycie Gaussa. Od tego też będzie zależało jak łatwo czy trudno będzie wam się nakładało później ten obszar, który chcielibyśmy pozostawić ostry. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące efektu tilt czy w Gimpie, oczywiście piszcie w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam was serdecznie.